Muszę Państwu teraz powiedzieć, że w 1974 roku, właściwie to był sam początek 1974 roku, kiedy byłem w pierwszej klasie licealnej i na polecenie nauczyciela muzyki miałem przygotować referat na 2 godziny lekcyjne poświęcone muzyce pop, muzyce rockowej. Opowiadałem wtedy o tych początkach muzyki rockowej i nawiązywałem trochę do jazzu, mówiąc, że muzyka jazzowa po okresie, kiedy była bardzo popularna właśnie w salach tanecznych i tak dalej, przeszła już, jak gdyby udała się do filharmonii. W tej chwili jej miejsce zastąpiła muzyka rockowa. I że być może kiedyś nastąpi taki moment, że muzyka rockowa też przestanie być tym, czym jest w tym czasie, w 1974 roku, tylko również przejdzie jak gdyby do filharmonii, stanie się czymś zupełnie innym. No i cóż, zespoły rockowe grają w filharmoniach. A co do muzyki rockowej, moje ostatnie przemyślenia są dosyć dramatyczne, niestety. Stwierdziłem, że muzyki rockowej już nie ma, że ona po prostu umarła i to, co my mamy w tej chwili, to nawet nie jest powrót żywych trupów. To jest powrót żywych trupów 30 albo powrót żywych trupów nawet 40. Ci z Państwa, którzy się filmem interesują i wiedzą, co ten idiotyczny numerek oznacza, to chyba rozumieją, o co mi chodzi. Rapą i techno nie mogę nazwać muzyką, to jest hałas, który wywołuje ból uszu i rani serca ludzi wrażliwych. Natomiast współczesna produkcja nawet wykonawców bardziej renomowanych, próbujących jeszcze coś stworzyć, niestety, ale coraz bardziej zaczyna przypominać takie wrzucanie ochłapów, które już zostały wyssane i obgryzione do cna przez innych, do maszynki do mięsa, która innymi słowami nazywa się nowoczesnym studiem nagraniowym. I z tej maszynki, z tego nowoczesnego studia wychodzą takie jednakowe i nudne kiełbaski, w których jest po trochu ze wszystkiego i nie ma już nic oryginalnego. A ci, którzy silą się na oryginalność, nie są już w stanie, nawet gdyby bardzo chcieli, stworzyć czegokolwiek świeżego, bo po prostu temat został niejako wyeksploatowany. Rozmawiałem ostatnio z Anią Ortodox i Ania powiedziała, że zespół zastanawia się właśnie, jaki charakter nadać najnowszej płycie, w którym kierunku się udać, co by tutaj zrobić oryginalnego. Rozumiem, że zawsze będzie to Kloster Keller i rozumiem sens tych wysiłków, ale zaczyna mnie niepokoić jak gdyby motywacja. To już w tej chwili nie wynika z tego, że zespół chce coś stworzyć, że zespół jak gdyby powodowany świętym ogniem, który zapłonął gdzieś w duszy, tworzy coś. W tej chwili jak gdyby konieczność zmian podyktowana jest warunkami rynkowymi. Zespoły są jak gdyby zmuszane do tego, żeby robić coś innego, żeby się utrzymać. To jest straszne. Wydaje mi się, że w tym momencie spontaniczność, która jest tak ważna w muzyce rockowej, w ogóle w muzyce, po prostu przepada, ginie. Wielki przemysł dławi ją za gardło, zażyna i w tej chwili jest to jedna wielka produkcja i trudno się dziwić, że większość płyt brzmi tak samo. Trudno się dziwić, że w tej chwili producent ma więcej do powiedzenia niż artysta. Trudno się dziwić, że artyści nie są już w stanie niczego atrakcyjnego stworzyć, skoro bez przerwy boją się o swoje jutro, a temat ich działalności, muzyka rockowa, już po prostu wyeksploatowany został do końca. I dlatego cieszę się, że Państwu podoba się nasza zabawa w muzykę pozarockową. Dziś Philip Glass, ponownie. Przepraszam, że będę musiał podzielić tę suite na dwie części. Część pierwsza dziś, część druga za tydzień. Ale niestety inaczej się nie dało, bo obiecałem Państwu powtórzyć album grupy Devil Doll jeszcze przed końcem września i dzisiaj jest ostatnia na tę okazję. E-Type'u, tak nazywa się kompozycja, którą Philip Glass skomponował w 1989 roku pod wrażeniem tamy budowanej na rzece Parana na granicy Brazylii i Urugwaju, budowanej na przestrzeni lat 1974-91. E-Type'u w języku tamtejszych Indian znaczy The Singing Stone, czyli śpiewający kamień. A kompozycję tę zamówiła u Philipa Glassa Orkiestra Symfoniczna z Atlanty i ona też wykonuje tę niesamowitą, monumentalną suite, która jest naprawdę powalająca i naprawdę bardzo piękna i mam nadzieję, że będzie się Państwu tak podobać, jak fragmenty Echnatona, z którymi już mieliśmy okazję się zapoznawać przez kilka ostatnich miesięcy. Philip Glass, kompozycja z 1989 roku, pierwsze dwie części, Mato Grosso i The Lake, E-Type'u.